Cześć, wracam dzisiaj do Pathfindera, gdzie moja drużyna oczyściła market ciał z większości handlarzy niewolników, którzy się tam znajdują. A teraz chyba ruszymy do środka uratować Ivu z rąk jednej z handlarek niewolników. Gdyż mieliśmy tą sytuację, puścimy go wolno, tak jest. Super. On odchodzi. No i tutaj teraz będziemy mieć pojedynek, tak? Więc trzeba się przygotować. Widzę, że Lan i Regil mają niestety minusowe poziomy, ale my jesteśmy na to przygotowani. Jeszcze powinienem mieć dwa zwoje Restoration, dokładnie. Więc wykorzystam je teraz. Zapiszę sobie grę. Tak, gra się zapisuje. Trzeba sięgnąć do plecaka po dwa zwoje. Okej, to jest jeden. Drugi. Trzeba się przygotować na walkę ciężką, więc Ragal wrzuci sobie najpierw Mirror Image. Okej, mamy to. Następne, co możemy zrobić, to Sela może użyć aurę większej uwagi. Na wszystkich, super. Sosiel może wszystkim rzucić masowy Blessing of Luck and Resolve. Tak jest. Masową grację kota. Splendor Orła. Muszę to wszystko załatwić w 15 minut, ponieważ po tym jak zabijemy tą handlarkę niewolników, to niestety czeka nas ciężka walka. Okej, mamy to wszystkie czary rzucone. Teraz z czwartego poziomu musimy zabezpieczyć się przed zsysaniem poziomu. Okej, więc teraz Dead Ward ma na sobie Lan. Już 14 minut? Szybko to leci, kurczę. Dobra, ale próbujemy dalej. Regin. Okej. Sela. Arusze. I Ragalf. Mam jeszcze Crusader's Edge. To pójdzie na moich wojowników. Tak jest. I Crusader's Edge pójdzie na mojego wojownika. Dobra. Ragalf może rzucić ochronę przed strzałami. Tutaj możemy rzucić opóźnienie trucizny. Aura Archona. Aura Archona rzucona, ok. I ostatnie to ochrona przed ogniem. Dobra, mamy to. Chyba. Zobaczymy. Tak. Mi się wydaje, że już powinno być dobrze. Ragalf teraz rzuci przyspieszenie na wszystkich. I co? I wbiegamy zobaczyć, jak potoczy się walka i czy zdążę jeszcze na tych samych buffach pokonać tych handlarzy później. To już rozmawialiśmy. I zobaczymy. Zaczynając od Arusha, która strzeli 4 razy w strażnika. Czwarty strzał nietrafiony. Teraz Sosiel. Sosiel poczeka za Selą. Strażnik powinien do nas podejść i próbuje wyssać poziomy z Ragalfa, ale to mu się nie udaje, więc Sela się przesunie. Sosiel rzuci na Selę Blessing Beat of Luck, tak? Okej, zakończy turę. Teraz Sela zawalczy 4 z Galów. Raz, dwa,
trzeci nie trafiony, o nie. I czwarty trafiony, super. Następny jest jakiś strażnik, on próbuje strzelić wrag alfa, na szczęście mamy mirror image. Kronan zawalczy raz, drugi raz super, Lan użyje punktu ki. Mamy 7 ataków. Oj, słabe rzuty. Ciut lepiej teraz, Bismut, jego tura. Okej. Okay. Strażnik podbiega i coś nam próbuje rzucić, ale mu się nie udaje. Jedynie nasze bestie zostały ubezwłasnowolnione, ale Regin teraz podbiegnie i zaatakuje tego demona. Jego tura. Nie trafił w cele, super. Strażnik próbuje coś tam w nią strzelić. No i teraz Ragalf. Okej, Ragalf rzuci tam chyba... Albo użyjemy Icy Prison na kimś. Spróbujmy na tym strażniku. O, nie udało mu się, super, wyłączony. Teraz hejst rzucony, ale hejst już nas raczej nie interesuje. Taki na Ragalfa. Teraz dość mocny atak. Sosiel poczeka za Selą, ponieważ nie chce podleczyć tego drania. Sela zaatakuje, ale tylko raz. Tylko raz, dobra, więc musimy niestety trochę ich też podleczyć. Niestety to leczenie działa tak. A nie, nie podleczyło wrogów. Czasami leczy tych wrogów, czasami nie leczy. Okej, pojawił się anioł, super. Kronan wyłączony, no to teraz Lan użyje punktu ki i ma 7 ataków. Super. Bismut nie rusza się, strażnik się nie rusza, drugi strażnik będzie próbował rzucić, ale wszystkim nam się raczej udało. Okej, okay, Regil podbiegnie tutaj i trafi, super. Kolejny strażnik atakuje. Trafił w cele dość mocno. Okej, okay, czas na Ragalfa. To znowu spróbujemy ten Icy Prison wyłączyć. Tym razem tego strażnika. Okej, wyłączony, super. Strażnik podchodzi, ale się przewrócił. Super. No i teraz będziemy strzelać dalej. A ruszałem, niech strzeli w tego strażnika. Okej, leczenie, dobre poszło na nas, Sela nałoży ręce na siebie, żeby się trochę podleczyć i dobije strażnika, i dobiła strażnika, super. Sosiel nas wszystkich podleczy, tylko, a kto tutaj? Jeszcze jeden strażnik się pojawił, okej. Okay. Musimy tutaj przejść, tak. Sela jest w zasięgu. Jest w zasięgu, super. Kolejny strażnik, strzela mi wrag alfa. Mamut atakuje, niestety wroga. No i Lan ma tutaj przed sobą strażnika, więc Lan użyje punktu ki. 7 ataków. Super. I jeszcze kilka z leżącego strażnika. Bismut wyłączony. No i Regil, co? Będzie atakował 6 razy. Ale tylko 3 razy trafił. Ten strażnik wyłączony. Teraz Ragalf i jego tura. Okej. Okay. Kogo my tu jeszcze mamy z wrogów? Mamy tego strażnika. Nie wyłączonego z walki, więc akurat na niego też mogę spróbować rzucić te lodowe więzienie. Okej, okay, udało się. Ten strażnik wstaje i co? I podbiega do nas? Udał mu się rzut obronny. Okej, okay, a ruszę. 4 ataki. Bardzo blisko było. Strażnik nas podlecza, super. Sela może w niego przeszarżować i go wykończyć. Tak jest, super. Sosiel leczą go na całą ekipę. Ekstra. Ten strażnik nic nie powinien robić. A nie, trafił wrag alfa. Nie! Nie trafił. Nie! Kurczę, dość mocno zaatakował mi Ragalfa, ale my sobie poradzimy. Teraz Lan strzela, trafił za 29, Bismut kogoś atakuje. Okej, okay, i Regil, 6 ataków. Wystarczył jeden, może podejść do strażnika. Coś teraz szybciej to idzie, zdecydowanie. A ruszę, 4 ataki. Lecz nas, tak jest, do pełni życia wyleczył.
nasz anioł. Super. Sela nie trafiła. Sosiel. A, przesunie się tutaj. Kronan już w końcu wyleczony, może podbiec i zaatakować strażnika. Alan ma 6 ataków. To powinno wystarczyć. Jeszcze jeden trafiony. I Ramisa nas żegna. Ajwu do nas podchodzi. Co chcecie zrobić? Chcemy uwolnić wszystkich niewolników. Aha, mogę. Czyli to jest opcjonalna walka. Okej. Jeżeli to jest opcjonalna walka, to mógłbym ją ominąć. No ale nie po to czyściłem. Spróbujemy. Spróbujemy uwolnić wszystkich. Stajemy tutaj. I proszę bardzo, jeszcze zanim ruszymy, czeka nas jeden poziom do rozłożenia dla całej ekipy, bo teraz mamy 15 poziomy. Dobra. Dobra, to się może uda. Najpierw muszę drużynie rozłożyć poziomy. Poczynając od Ragalfa, 15 poziom Sorcerera, wiedza o arkanach, wiedza o perswazji, używanie magicznych przedmiotów i dodatkowy atut dla nas. Ja myślę, że Greater Spell Penetration to chyba będzie najlepsza rzecz, jaką mogę wybrać. Jeszcze mam Spell Focus do wybrania. No, iluzję, divination lub abjuration. Ale wezmę na razie te greater spell penetration. To myślę, że będzie dobre. Żeby, ponieważ te demony wyższego poziomu mają naprawdę dużą odporność na zaklęcia. Ragalfowi się to przyda. O, proszę bardzo, mogę jeszcze wybrać na 15 poziomie jedną szkołę magii. I to jeszcze bardziej zwiększy mi poziom trudności na moje czary. I zwiększa to bonus z Spell Focus. O, chwila. Spell Focus. Ale my już mamy Spell Focus wybrany. Ok. Dobra, mamy Greater Spell Penetration wzięte. No i teraz tak, Evocation, Enchantment, Conjuration, zobaczmy, przejrzę jeszcze raz sobie, anulować to, przejrzę zaklęcia, jakimi Ragalf dysponuje. Większość z nich to jest albo Transmutation, albo Evocation. Mamy też sporo z nekromancji, ale z Evocation jest ok. To może być dobre. Evocation, tak, to jest Evocation. Evocation, Baleful, Morifor to jest znowu Transformation. Ale chyba zrobimy na ewokację. Ewokacja albo transmutacja. To jest wybór. Dobra, weźmiemy najpierw ewokację. Tak, jeszcze raz. Rozłożę umiejętności. Atrybut weźmiemy. Greater Spell Penetration, drugie. Evocation of Skull Power i piątopoziomowe zaklęcie. Tak, dodatkowe jedno mam do wyboru. Jak wziąłem Evocation, trzeba by coś z tego wybrać, ale już wszystkie mam zabrane. Jest Fire Snake. To jest na całą linię. Polimorfię mamy. Wampiryczna tarcza, brzmi spoko. To w Wracking Grey też brzmi spoko, Mindfog. Ale to działa niestety na wszystkich. Phantasmal Web, to też może być dobre. Czy może iluzję wziąć i Phantasmal Web? To też nie powinno być. To też nie powinien być zły wybór. Jak wezmę iluzję i Phantasmal Web, to jest dobre zaklęcie. I z 6 poziomu mamy jeszcze do wyboru. Hellfire Ray. Brzmi dobrze. Serenity. Transmutacja.
dla mnie, nie dla Ragalfa, on nie będzie Banshee Blessed. Stworzenie nieumarłego. To już chyba jest zaklęcie. Enchantment. Okej, okay, też brzmi dobrze. Zamienienie się w smoka, elemental body. Większy heroizm. A to na jedną osobę. A co to Phantasmal Purification? To też brzmi bardzo dobrze. The Phantasmal Purification. I wziąłem sobie właśnie na iluzję ulepszone te. O nie, dobra, jest Greater Dispel Magic, ale Sosiel ma dostępny. Okej, okay. A Phantasmal Purification ma tylko Nenio i Ember. I to zadaje 1d4 poziomu na Wisdom. A potem im się wydaje, że są zamienieni w kamień, tak? Przyzwanie większego. Ciężki wybór tutaj tego zaklęcia na szóstym poziomie. Ale spróbuję wziąć te Phantasmal Purification. Jeszcze mam z siódmego poziomu, proszę bardzo. Jedno zaklęcie. A to jest na wszystkie kreatury. Większa polimorfia to już mam chyba. Nie mam, Belful Polimorph. Słowo mocy, ślepota. A to też działa na kości, a tutaj oni mają bardzo duże kości. Masowa niewidzialność, o. Proszę bardzo. Tylko, że oni już mają wszyscy widzenie. Ale mimo wszystko może się trafią jakieś potwory, które nie mają widzenia. Firebrand. O, to też brzmi spoko. I są wtedy wszyscy odporni na ogień, a my mamy dużo tego ognia. Kurczę, co za wybór, czy masową niewidzialność wziąć, czy ten Firebrand. To może... I to daje plus 1d6 na każdą broń od ognia. I on się stakuje z każdym innym rodzajem ogniowego damage'u, który możemy zająć. Dobra. Bierzemy to. Spróbuję. Nie wiem, ale spróbuję, bo brzmi bardzo dobrze to zaklęcie. Dobrze. A ruszę 15 poziom Rangera. Umiejętności takie. Jeszcze mam dwie do wyboru. Atletykę na 0. Ustawimy jej. Dobra. I ulepszony snapshot. Mamy już point black shot, mamy snapshot, rapy shot i mamy jeszcze plus 5 bonusu albo hammering the gap. O, to też jest bardzo dobre. Dobra, weźmiemy... I prerequisite dla Greater Snapshot. Ok, spróbujemy Improved Snapshot. A na następnym weźmiemy... weźmiemy Improved Snapshot, ponieważ to powiększy mi o 5 stóp zasięg mojego Snapshot. A potem jest to jeszcze wymagane do tego, żeby mieć Greater Snapshot. Ok, weźmiemy to. Ulubieni wrogowie, demony. Outsiders, tak? To chyba będzie najlepsze do wyboru, ponieważ już demonów nie mam, tak? A nie, demony siły albo demony rzezi. A czemu nie tylko demony? Balor, Nef, Babao, Kambion, okej. Okay. Czyli na te potężniejsze, tak? Demony siły, dobra, weźmiemy to. I mam jeszcze jedne, proszę bardzo, demony magii. To weźmiemy.
demony magii do tego, albo demony siły. A już wziąłem demony siły. Nie rozumiem to, co dwa razy. Nie, to nie mogę tak. A, czyli mogę powiększyć po prostu na te demony siły jeszcze jeden jakby bonus, dorzucić im, albo wybrać sobie demony magii. No dobra, weźmiemy dalej te demony siły. Dobra, weźmiemy jeszcze demony magii, żeby być bardziej, że tak powiem, mieć więcej możliwości. 15 poziom paladyna na celi. Dodajmy wiedzę o świecie, perswazję i wiedzę o religii. Ulepszony cios krytyczny. Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że to będzie najlepszy wybór. I na longsword. Ponieważ takimi walczy nam Sela. I mamy jeszcze łaskę jedną dodatkową. Żeby usunąć właśnie zmęczenie, staggered stand, paraliż. Confusion zdejmiemy, ponieważ bardzo dużo umiejętności powoduje confusion. Więc za każdym razem, gdy będziemy używać nakładania rąk, to confusion też zejdzie. Ok. Następny jest Regil, któremu damy 13 poziom wojownika. Tego Hell Knighta nie będę u niego rozwijał, ponieważ nie wiem. Wolę się skupić na tym, żeby był dobrym wojownikiem. Atletyka, perswazja, niech będzie mobilność. Mobilność niech ma. Lepsza specjalizacja w broni, Gnome Hooked Hammer, oczywiście, że tak. To w miarę prosto pójdzie. I Piranha Strike. To nie. Mounted Combat to też nie. No właśnie. Co tu jeszcze wybrać? Ten nie, nie walczymy dwoma broniami u nim. Ale my nie walczymy. Żeby te Piranha Strike Advanced Weapon Training. O, okej. Fighter Tactics też brzmi dobrze. A my mamy tych sporo wybranych. Mamy Seize the Moment, mamy Outflank i to wszystko wchodzi. To też może być dobre. Weźmiemy te Advanced Weapon Tactic, bo... A chwila, czy mamy finezję? Właśnie, czy... Weapon Finest działa na jego hamery. Zobaczmy. Finezja w broniach. Ale my nie mamy finezji w Gnome Hooked Hammerach. Okej, okay, czyli normalnie mu damy. Spróbuję mu dać ten... Spróbuję mu dać tak, lepsza specjalizacja Gnome Hooked Hammer. Ok, i drugiemu damy Advanced Weapon Training. O, a co to? To też jest dobre. Ciężki wybór. Ale weźmiemy mu... Myślę, może popełniam błąd, ale weźmiemy ten Fighter's Tactics. Ponieważ już wszyscy mają u mnie wzięte te umiejętności. Dobra, Sosie. 15 poziom kleryka. Wiedza o religii, wiedza o naturze, perswazja. Jeszcze jedna wiedza o naturze. Greater Spell Focus na Conjuration, tak jest, czyli na leczenie. I to koniec u niego. No i Lan ostatni, 15 poziom łucznika, atletyka, mobilność, percepcja.
to będą jego umiejętności. I... co by tutaj jeszcze lepiej zrobić u tego naszego pana? Outflank. Nie mamy Precise Strike. To jest melee attack, outflank. Flankowanie tej samej kreatury. No właśnie. To też może być dobre. Ten Staggered Critical. Czy to wybieranie poziomów zawsze to dość ciężka sprawa. Oślepiający kryty Combat Casting. Wytrzymałość? Plus 2 bonusów. Chyba ten outflank wezmę, albo precise strike. Ciężki wybór u Lana. Co by tu wybrać? Co by mu tu wybrać takiego, żeby to fajnie, a lunch, co to robi? To mu też na mele ataki. Co by mu tu wybrać? Improved Critical? A czemu mi tego nie poleca? Weapon Focus. Albo już mam wzięty, dobra. To dlatego nie poleca. Rapid Shot nie wzięty, Improved Critical już mam pewnie wzięty, no, no dokładnie, dlatego mi tego nie poleca, ok. Dragon Style. To mamy wzięte. Sickening Critical. Nie mam co tu wybrać, kurczę. Combat Casting nie, bez sensu. Czemu on ma takie słabe? Co my tu jeszcze mamy? To mi polecają, ale nie mam czegoś tam. O, chwila.
dobra, żeby mieć na przykład lepszą specjalizację, muszę mieć OK. Improved snapshot, potrzebuję rapid shot. A czemu nie mogę wziąć rapid shot? Bo nie poleca mi tego. A czemu mi rapid shot nie poleca? Aha. Żeby mieć improved snapshot, ok. Nie no, wezmę ten rapid shot, bo to zawsze jest plus jeden atak. Chociaż gra tego nie poleca, to jak tego nie mam, to później nie będę miał improved snapshot i tak dalej. Dobra, bierzemy. Wszyscy rozłożeni. Buffy dalej trwają. Większość z nich tak, większość tych buffów dalej trwa. Dead wardy dalej trwają. Odświeżymy sobie tylko Mirror Image. Odświeżymy sobie przyspieszenie. I Firebrand już mam dostępny, ok. To rzucamy. Wszyscy mamy Firebrand. Dobra, zobaczę jak to się teraz sprawdzi wszystko. Wychodząc na zewnątrz i walcząc z naszym ultra, ultra ciężkim wrogiem, tak? Spróbujemy. Więc ta sama sytuacja. Ruszamy do przodu. I zobaczymy teraz, jak sobie poradzicie. Okej, okay. Iwu. Okej, mamy tutaj jeszcze tych strażników. Co to jest? Interpretator, dobra. Spróbujemy się najpierw tu rzucić. Chociaż oni tylko wysysają nam te. O, proszę bardzo, Krona może zaatakować. Nie trafił. Bismut zaatakuje, nie trafił. Ragalf w sumie może spróbować go z Icy Prison załatwić. Albo te Phantasmal Web spróbować na wszystkich wrogów. Spróbujmy. I niektórym się nie udał. Okej. Okay. To teraz mocne obrażenia dla nas. A my próbujemy strzelić. Niestety nic nie trafione. Regil, podbiegnij, zaatakuj. Nie trafiłeś, okej. Okay. Strażnik trafił mi w Ivu i wyssał jej poziomy. No tak, ona nie ma tego dostępnego. I teraz na 5 ataków. Rapid shot włączony. Włączymy. Użyjemy punktu ki i mamy 6 ataków. Jeden atak mniej? Co to się? Lan miał zawsze 6 ataków. Ok. Sela, Mark of Justice. Atak nieudany. Ten interpretator ma bardzo mało punktów życia, ale nie trafił. Social Prayer dla wszystkich. Ok. Oj, tu trafienie. Salomo, oj, to będzie dalej ciężka walka. To nie będzie takie łatwe. Okej, okay, spróbujemy na nowo. To dalej nie będzie łatwa walka, mimo braku tych wszystkich potworów. Zaczynam się nie zastanawiać nad tym, czy by po prostu nie puścić wolno. Czy by po prostu nie wymienić tych więźniów naszych. I nie próbować ruszyć dalej, a potem tu wrócić. No ale jeszcze raz, dwa razy spróbuję, jak nie, to wymienię jednak więźniów. Oportunistycznie Ragalfem, a do tego władcy wrócę później. Ok, mamy ten Firebrand. Co by tutaj jeszcze rzucić na nas? Mogę jeszcze rzucić ten Diamond Stone Skin. Ok. I jeszcze raz przyspieszenie. Ha!
Good Hope na nas wszystkich. Tak jest. Zapisujemy. I do przodu. Jeszcze raz nam się udaje. Okej. A tak, w niego poszedł, super. On teraz ma, proszę bardzo, nie jest jednak zawsze pierwszy w inicjatywie, więc możemy go trochę tutaj podmęczyć, tego pana. Proszę, jak mu te... Jak jeszcze czarów na sobie nie ma, to jeszcze całkiem dobrze to idzie. Dobra, strażnik podchodzi, ale nie ma komu wysłać energii. Ten dopiero rzucił na siebie... te wszystkie buffy, a my go spróbujemy spolimorfować. Udał mu się rzut, ale Lan teraz. Czemu Lan stracił ten jeden atak? Tego nie rozumiem. Dostał wyższy poziom, a nagle ma o jeden atak mniej. O, teraz się udało fajnie trafić. Sosiel. Co my tu mamy? Great Restoration. Mamy przyzwanie większego elementara. Dobra. Niech będzie żywiak ognia przyzwany. Może on coś nam pomoże. Na razie stoi, ok. Pięknie trafiony dwa razy. Nasz wróg. No i teraz spróbujemy Regilem zaatakować. Super, znowu weszło. Strażnicy będą próbować atakować, ale my mamy... Jeszcze trochę możemy dostać. I trafił, proszę bardzo, kolejny nasz członek drużyny. Super, interpretator przychodzi tutaj. No i Aiwo ma 7 ataków. Nie rozumiem. Skąd? Ale się cieszę. I nawet trafia tymi 7 atakami. Teraz Sela, 4 ataki. Chociaż jeden trafiony? Nie udało się. Arusze, 4 ataki. Teraz znowu nie trafione. No nie, Sela umarła, ale my ją jeszcze możemy wskrzesić. To jeszcze nie jest koniec. Jak rzucę tutaj kulę ognia w tamten środek. Nic nie zebrałem. Greater Elemental nie trafia. No i Lan punktki. 7 ataków. Jest, trafiony. Lan bierze w ciebie chociaż jeszcze raz. Nie. Sosier rzuci Magic Weapon. Na... Nie rzuci. Sosier rzuci Blessa. Mamut. Traf, jest, zabił go, super. Regil może teraz zaatakować tego interpretatora. Trafić go, ekstra. Nowi strażnicy się pojawiają, no nie no. Skąd oni się pojawili? Teraz się anioł nasz pojawił, okej. Okay. Zabiło mi Sosiela, masakra, kurczę. Pojawili się znikąd. Nie, dobra. Wymienimy chyba tego... tego niewolnika po prostu. Gra ewidentnie nie chce, żebym poszedł tą stroną. Bo, no, masakra po prostu. Potem wrócę tu, może na 16 poziomie. Wrócimy do tego miejsca i będę próbował dalej, ale no, aż mi się odechciało teraz walczyć na tym markecie. Więc wymienię ją po prostu za tego niewolnika. Ewidentnie gra naciska na to, żeby się wymieniło tego drugiego. Tak, co tu jest? Strażnicy? Chwila, czy myśmy tutaj już wymienili?
A nie, dobra. To jeszcze wcześniej musi być czystka w markecie, tak? Tak, jesteśmy po czystce w markecie. Po prostu tak. Wyczyszczeni są wszyscy tutaj. Wybici. Ok. Wchodzę tam. Wymieniam, że tak powiem, jeńców. I to tyle. Tak. Wymieńmy się. Tak jest, idziemy tutaj, bez żadnego kłopotu, puścimy. Tak, ona się wymienia nagle, jest ok, bez problemu. Tak, nie zmienimy tutaj nic i koniec. Ale nie ma wtedy 15 poziomu, tak? No ale co z tego, że nie mam 15 poziomu, jak przynajmniej wszyscy żyją w drużynie. Wychodzimy stąd. No smutno, że tak to muszę zrobić, ale inaczej utknę tutaj. Myślałem, że pokonanie tych innych strażników coś pomoże. Tutaj udało się go zabić, tego Sarkasiego, ale w ogólnym rozrachunku... w ogólnym rozrachunku i tak nie mam szans, więc jakby po co się męczyć. Co? Tutaj Slave Trader jeszcze jakiś? Może ich tu jeszcze zaatakujemy. Kiedyś. Nie mam 15 poziomu, co prawda. Ale zobaczymy, czy jak coś mogę go zaatakować. Mogę go zaatakować. Więc kończymy tutaj rozmowę. Aivu wróciła. Idziemy na górę. I trzeba się przejść na tą arenę, o której mówili, że znajduje się tam brat Sosiela. Przejdziemy z powrotem na niższą dzielnicę. Tak jest, tędy, na niższe miasto. Idziemy uwolnić brata, mam nadzieję, że to zadanie będzie łatwiejsze niż te wybicie tego marketu. Jesteśmy tu. Wejście na arenę jest na północ. Czy da się przejść? Da się po prostu przejść, super. Ona się obraca, ta arena. Proszę bardzo. Ktoś coś dojrzał? Co tutaj dojrzałeś? Ktosiu? Nic, tylko wejście do tawerny, ok. Północ, na północ. To jest zwłoki naszych byłych przeciwników i tędy się wchodzi, ale nie z tej strony. Ok, jak tak przesunę kamerę, to da się wejść. Ok, super. Słychać już odgłosy na arenie. I co? Wkracza drużyna na arenę. Czy jesteśmy gotowi? Prawie jesteśmy gotowi. Sosien musi użyć swoich zwojów, których jeszcze nie użyłem. Dwóch, które ma. Sięgnąć do plecaka. Jeden zwój. Drugi zwój. Zapisujemy grę. I drużyna rusza na arenę. Ciekawe, co tam będzie na nas czekać.